Jesteśmy na uroczystej inauguracji Polskiej Ligi Zapaśniczej Białołęcki Ośrodek Sportu. Nie mogę u Was nie zapytać, a przede wszystkim u Ciebie, ponieważ jesteś tą osobą, która tak naprawdę w Polsce właśnie wylapuje te prawdziwe diamenty, jeżeli chodzi o przyszłych zapaśników. Powiedz, ile dzisiaj drużyn bierze udział właśnie w tym wydarzeniu i co to znaczy inauguracja Polskiej Ligi Zapaśniczej? No dokładnie, no dzisiaj zaczynamy po raz drugi, bo to druga kolejka, powiedzmy, Polskiej Ligi Zapaśniczej. Rozpoczynamy nowy sezon. Jest tutaj 6 drużyn, także dwie grupy po 3 zespoły. No i będziemy oglądać rywalizację w tych poszczególnych drużynach, zespołach, jakie składy, kto się wzmocnił, kim i będziemy mierzyć swoje zamiary na powtórzenie wyniku zeszłego roku, aczkolwiek powiem, że jest bardzo trudno, bo w ostatniej chwili zdecydowaliśmy się, że wystartujemy w tych rozgrywkach. A jak byś miał ocenić właśnie kondycję polskich zapaśników? Czy jednak właśnie polscy sportowcy osiągają coraz większe wyniki, jeżeli chodzi o konkursy, mistrzostwa na całym świecie? No to tutaj musimy się pochwalić. Jesteśmy drugą dyscypliną za lekką atletyką, gdzie w tamtym roku zdobyliśmy 38 medali z Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich. Także tylko pogratulować, bo to 38 to naprawdę bardzo dużo. No i mamy w swojej drużynie, w swoim teamie wybitnych zapaśników, medalistów i myślę, że za 2 lata, bo za 2 lata są igrzyska w Paryżu, że nasi zawodnicy też będą walczyli tam o medale. Mam taką nadzieję i myślę, że tak się to stanie. Ponieważ jesteś osobą, która właśnie wyszukuje, właśnie wyłania te brylanciki spośród właśnie polskiej przyszłości tychże młodych sportowców i nie tylko, a jednym ze sponsorów dzisiejszego wydarzenia, tychże nagród dzisiejszych dla zwycięzców jest firma Eweliny Tobierz, firma diamentowa. Powiedz, Ewelino, czy właśnie jak u tych sportowców są te diamenciki, tak i tutaj. Czy właśnie kojarzy się właśnie ten brylant tak naprawdę? Czy jest właśnie tym kamieniem szlachetnym i takim trwałym, nie do złamania, tak jak nieraz u sportowców to bywa przy mistrzostwach? Zdecydowanie tak. Zapaśnicy są niesamowitymi ludźmi. Im dłużej ich znam, tym bardziej się przekonuję, że żeby być zapaśnikiem, to nie tylko mięśnie wystarczą, ale trzeba mieć charakter. Trzeba mieć siłę charakteru, systematykę działania, umiejętność dążenia do celu i nie osiadania na laurach. Zapaśnik musi wiedzieć, że jak chce dojść do tego celu, musi wszystko robić systematycznie, a nie każdy się do tego nadaje, nie każdy to potrafi, więc za to głównie zapaśników podziwiam i dlatego mi się skojarzyły z diamentami, którym się zajmuje nie moja firma, ale firma ATT, z którą współpracuję. I dlatego współpracujemy z Polską Ligą Zapaśniczą, która jest takim miejscem, gdzie właśnie się wyławia te perełeczki, diamenciki. Dodam, że żeby wydobyć 1 gram diamentu, trzeba z ziemi wydobyć 200 ton urobku. I tu jest mniej więcej tak samo. 200 ton urobku, 1 gram małego diamenciku, który potem trzeba oszlifować do brylantu. I wtedy jeszcze jest 60% odpadu. Także analogia się nasuwa sama. Mogę się nie zapytać, czy każda osoba może być zapaśnikiem, czy jednak trzeba mieć tutaj odpowiednie predyspozycje? Znaczy nie, no, do naszego sportu to każdy może trafić od najmłodszych lat, bo to jest dyscyplina sportu przede wszystkim w pierwszej fazie rozwoju. Ogólnorozwojówka. To nie jest tam, że sama walka, tylko ten zawodnik musi być sprawnym, aby wystartować gdzieś na jakichkolwiek zawodach. Musi gimnastykę, akrobatykę, gry zespołowe, bieganie, zajęcia na siłowni, pływanie. Także trochę tych dodatkowych konkurencji jest tutaj. I żeby później wejść na samą matę, to musi wszystkie te etapy musi przejść. Także to jest dyscyplina dla każdego młodego, który ja tutaj wszystkich młodych zachęcam do tego, ich dziewczyny, i chłopaków, żeby przyjść na salę zapaśniczą i spróbować swoich sił, możliwości i nie wiadomo jeszcze czego. A proszę, oczywiście, ty jesteś osobą, jesteś taką legendą polskiego sportu, natomiast przypomnij naszym widzom o swoich największych osiągnięciach, o których cała Polska rozpisywała się w mediach. Ja myślę, że nie muszę przypominać, bo tak jak powiedziałem, że cała Polska się rozpisywała w mediach, ale takim, no, mam medale z Mistrzostw Europy Świata, ale najważniejszy medal to jest złoty medal z Igrzysk Olimpijskich i to jest najcenniejszy medal dla każdego sportowca, a zwłaszcza ten jeszcze złoty. Powiedz, jakie ty masz plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie
my Ciebie ponownie zobaczymy? Jakie plany? Plany mam bardzo, bardzo szerokie, bo zaczął się sezon, nie ukrywam, i startujemy praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie. Teraz zaczną się imprezy mistrzowskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. No i tam będę też właśnie w tych imprezach uczestniczył. Także tego czasu za wiele nie mam, do tego jeszcze pracuję w klubie. Także ten czas, taki dla mnie prywatnie będzie bardzo mało. Myślę, że aż do Mistrzostw Świata, które odbędą się na przełomie września. Także kiedy sezon się zaczyna, to tego czasu jest bardzo mało. Nie? Ten czas poświęcamy dla sportowców, dla zawodników, no i przede wszystkim dla imprez mistrzowskich, bo tam bywamy, uczymy się też, bo będąc na imprezach mistrzowskich, trenerzy też wyłapują nowinki i wyłapują te perełki, te diamenty, o tak można powiedzieć, żeby sobie zobaczyć, co te diamenty tak naprawdę potrafią i co mogą nowego, powiedzmy, wnieść. I ostatnie pytanie. Jak ty wspominasz ten okres, kiedy ty właśnie osiągnąłeś w zasadzie szczyt swojej kariery, kiedy otrzymałeś właśnie złoty medal olimpijski? Co byś mógł doradzić młodym sportowcom, kiedy właśnie oni osiągają wiele różnych sukcesów, dość dużo w tym czasie też zarabiają, ale jednak nie myślą o tym, że warto zainwestować coś trwałego, tak jak złoto lub diamenty. Twoim zdaniem warto właśnie inwestować takie trwałe środki, aby jednak, kiedy dany sportowiec przejdzie na emeryturę tak zwaną, zawodową, aby jednak mógł coś innego już robić, czy chociażby prowadzić własny tutaj klub, czy coś innego? No jeżeli są na to środki, to warto właśnie inwestować w złoto, w diamenty, bo to zawsze jest, powiedzmy, gdzieś tam cenne i myślę, że to nigdy na wartości nie traci, wręcz przeciwnie, to zawsze ta wartość jest większa i tak jak powiedziałem, młodzi sportowcy za bardzo o tym nie myślą i ważne jest, żeby ktoś, kto jest z boku, im podpowiedział, że warto inwestować, bo jeżeli mają swoje 5 minut i dobrze zarabiają i potrafią gdzieś ulokować pieniądze, to trzeba im właśnie podpowiedzieć w co, bo za bardzo i często i gęsto nie wiadomo, gdzie oni sami nie wiedzą, gdzie lokować. I tutaj dużo, dużo, ja myślę, że jak będzie jakaś współpraca, to myślę, że ci zawodnicy będą już wiedzieć, w co zainwestować, bo będą mieli możliwość poprzez współpracę tutaj z Eweliną. I myślę, że to przyniesie dla nich obopólne korzyści, o tak, może nie tylko dla nich, ale obopólne korzyści przyniesie ta współpraca i zawodnicy w jakiś sposób się gdzieś tam na tą swoją starość, bo to, trzeba tak powiedzieć, że ta starość sportowca to ona jest nie tak jak przechodzimy na emeryturę, tylko w wieku 35 lat, to jest taki maksymalny wiek, gdzie możemy uprawiać, powiedzmy, jeszcze tę dyscyplinę sportu, no i później trzeba myśleć, co dalej, nie? A jeżeli ktoś ma te 5 minut, tak jak Tadek Michalik, który ma swoje 5 minut teraz, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Tokio, to warto byłoby mu podpowiedzieć, że można w coś takiego zainwestować, bo to jest jego 5 minut i ma na pewno na to środki, żeby coś sobie tam gdzieś włożyć, jak to się mówi, do skarpety. Mam podsumować, tak? No właśnie, tutaj, ponieważ ty jesteś tutaj specjalistką właśnie od diamentów i złota, czy warto inwestować? Zwłaszcza, że to kobiety i jeszcze bardziej podziwiam niż panów, bo panów jest dużo, a kobiety to takie brylanciki właśnie. Oczywiście, że warto, bo diament jest taką formą inwestycji, która po pierwsze jest anonimowa, o czym zawsze mówię, a po drugie wkładamy do szuflady i zapominamy i on sobie rośnie na wartości, nie musimy sprawdzać kursów walutowych, giełdy, po prostu sam sobie rośnie. A gdzie w mediach można znaleźć, może tutaj zacznijmy od naszego gościa, gdzie Ciebie można w mediach odnaleźć, na jakich stronach? Ja na stronach zazwyczaj mnie nie ma, także to nie jestem na Facebooku, jedynie gdzie to na Instagramie, można gdzieś tam poszukać, ale to jest jedna strona, gdzie ja można... Ale ja może podpowiem, się wtrącę, bo pan Ryszard zarządza również klubem w Raciborzu, tak więc ten klub... Na pewno na stronie klubu. Klub bardzo chętnie zapraszam, MKZ Unia Racibórz, także bardzo chętnie i tam jest Facebook, i tam jest Instagram, także wszystkie te media społecznościowe są, tam można mnie znaleźć, tam jestem na co dzień. Działam, jestem wiceprezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, także na pewno na stronach Polskiego Związku Zapaśniczego też. No i tyle. Także to, a kto chce mnie znaleźć, to na pewno na zawodach mistrzowskich w stylu klasycznym, bo reprezentuję styl klasyczny, nazwisko wolne, ale styl klasyczny, także to tam... Kto chce, to może do mnie dotrzeć. Natomiast osoby zainteresowane, mam na uwadze tutaj młodych sportowców, którzy chcieliby pomyśleć o swojej przyszłości i zainwestować w trwałe środki, to gdzie mogą w internecie znaleźć, w internecie, w mediach, Twoją firmę? Jak się wpisze w Google ATT Investments, na pewno ileś linków, YouTube, Facebook, wszystko, TikTok zaczynamy, wszystko będzie.